Cześć. Witaj w medytacji Przestrzeń Miłości, w której zbudujesz fundament najważniejszej miłości ze wszystkich, jaką jest miłość do siebie. Bez niej żadna inna miłość nie może rozkwitać w pełni. Znajdź miejsce, gdzie możesz poczuć się bezpiecznie i komfortowo oraz upewnij się, że nic nie będzie cię rozpraszać przez najbliższe chwile. Pozwól sobie na ten czas tylko dla siebie. Czas na odnowienie i głęboką pracę wewnętrzną. Zaczynajmy. Zamknij oczy. Skup swoją uwagę na oddechu i zacznij go delikatnie zwalniać oraz pogłębiać. Teraz weź głęboki, spokojny oddech przez nos do pełna. Wstrzymaj na chwilę powietrze. A następnie powoli wypuść je ustami. I wróć do głębokich i powolnych oddechów i skup na nich całą swoją uwagę. Z każdym kolejnym oddechem poczuj, jak twoje ciało staje się coraz lżejsze, a umysł spokojniejszy. Pozwól sobie na pełne oddanie się temu momentowi, w którym nic innego się nie liczy, oprócz ciebie i twojego oddechu. Poczuj teraz, jak bardzo twoje ciało jest zrelaksowane, a umysł spokojny, cichy i jednocześnie otwarty. Wyobraź sobie, że wchodzisz jeszcze mocniej w stan głębokiego, wewnętrznego spokoju. Poczuj ten spokój. Wdychaj go z każdym wdechem, a wszelkie napięcia i niespokojne myśli wydychaj z każdym wydechem. Powoli, spokojnie i z pełną uwagą. Teraz wyobraź sobie jakieś przytulne miejsce, gdzie panuje pełna harmonia i spokój. Gdzie
gdzie czujesz się całkowicie bezpiecznie i swobodnie. Gdzie możesz porzucić wszystkie maski, role i być całkowicie sobą. Umość się wygodnie w tym miejscu i pozwól sobie na głębszy kontakt z twoim wewnętrznym światem, z twoją prawdziwą esencją. Teraz, w tym stanie głębokiego relaksu i pełnego komfortu, zacznij koncentrować się na swoim sercu. Wyobraź sobie, jak z każdym oddechem twoje serce otwiera się coraz bardziej, emitując ciepłe, miękkie światło. To światło reprezentuje miłość, którą masz do siebie, czystą, bezwarunkową, piękną i niczym nieograniczoną miłość. Poczuj jej ciepło, pozwól jej rozlać się na całe twoje ciało. Skup teraz całą swoją uwagę na swoim wnętrzu, na sercu, na twoich emocjach, pragnieniach i marzeniach. Nie masz teraz żadnych ograniczeń. Możesz czuć wszystko, marzyć o wszystkim i czuć się całkowicie bezpiecznie. Możesz też porzucić wszystkie oceny, opinie czy przekonania na swój temat. Wyobraź sobie, że z każdym oddechem schodzisz coraz głębiej, a światło miłości rozświetla wszystkie zakamarki twojego bytu. Teraz,
w tym ciepłym i kojącym świetle, zobacz siebie jako dziecko. Pełne nadziei, radości i miłości. Przytul to dziecko. Powiedz mu, jak bardzo jest kochane, jak bardzo jest ważne. Poczuj, jak ta miłość wypełnia was oboje, leczy stare rany i buduje nową, silniejszą więź. Zostań przez chwilę ze sobą jako dziecko i daj mu wszystko, czego brakowało mu w dzieciństwie. Czego tobie brakowało? Masz na to kilka minut. A teraz zwróć uwagę na wszystkie chwile w twoim życiu, kiedy czułeś się dumny z siebie, kiedy osiągnęłaś coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe, kiedy zrobiłeś coś trudnego, wymyśliłaś coś ciekawego, pokonałeś wstyd lub przełamałaś strach. Każde z tych doświadczeń jest dowodem na twoją siłę, wytrwałość i zdolność do kochania siebie. Doceniaj siebie za te momenty, za ciężką pracę i za odwagę, by stawiać czoła wyzwaniom. Zobacz te momenty jak najwyraźniej i poczuj te emocje ponownie. Masz na to chwilkę.
A teraz skieruj swoją uwagę na teraźniejszość, na to, kim jesteś teraz. Zauważ wszystkie swoje zalety, talenty, to, co czyni cię wyjątkowym lub wyjątkową. Każdy z nas ma w sobie coś, co wyróżnia go na tle innych. Poświęć chwilę, by docenić siebie za to, kim jesteś, za twoją wyjątkowość, twoją osobowość, twoje serce i za to, że po prostu jesteś. W tym momencie pozwól sobie poczuć pełnię wspaniałej, ciepłej i otulającej miłości do siebie. Niech ta miłość będzie jak niekończący się strumień ciepła i ukojenia, który płynie przez ciebie, napełniając każdą część twojego bytu. Poczuj, jak ta miłość rozlewa się, jak wypływa z twojego serca i płynie do każdej komórki twojego ciała, uzdrawiając, odnawiając i wzmacniając cię. Wyobraź sobie teraz, że ta miłość do siebie jest jak tarcza, która chroni cię przed negatywnymi myślami, słowami innych ludzi i przed wszystkimi sytuacjami, które w przeszłości przynosiły ci zwątpienie w siebie. Ta tarcza jest bardzo silna, ale jednocześnie nie ogranicza cię w żaden sposób. Pozwala ci rosnąć, eksplorować życie i rozwijać się w pełnym przekonaniu, że możesz być sobą i to tylko dodaje ci wartości. A teraz zacznij powoli przekazywać tę miłość do siebie, na zewnątrz, do świata. Wyobraź sobie, jak z twojego serca wypływa światło miłości, które rozprzestrzenia się daleko poza twoje ciało, dotykając serc innych ludzi, natury i całego wszechświata. Poczuj, jak ta energia miłości łączy cię z innymi, tworząc przestrzeń współczucia, zrozumienia i uniwersalnej jedności.
zostań jeszcze chwilę w tym stanie, ciesząc się cudownym poczuciem miłości do siebie i do świata. Pamiętaj, że zawsze możesz tutaj wrócić. Do tego miejsca wewnętrznej siły i spokoju, kiedykolwiek poczujesz potrzebę. A teraz bardzo powoli zacznij wracać uwagą do teraźniejszości i do otoczenia. Poczuj podłoże pod sobą, powietrze na swojej skórze. Wrażenia dochodzące z twojego ciała. Weź kilka głębokich oddechów. Możesz się przeciągnąć. A gdy poczujesz gotowość, powoli otwórz oczy. Zanim wstaniesz, poświęć chwilę, by podziękować sobie za ten czas, za wykonaną pracę, za tą piękną miłość. Pamiętaj, że miłość do siebie jest fundamentem, na którym możesz budować każdy aspekt swojego życia. To ogromna siła, która pozwala ci być autentycznym, pełnym pasji i szczęścia. Przypominaj sobie ten stan podczas swoich codziennych zajęć. Trenuj odczuwanie zdrowej pewności siebie i głębokiej miłości do siebie, pamiętając, że jesteś cennym, wartościowym człowiekiem zdolnym do wielkich rzeczy. I wracaj do tej medytacji tak często, jak tylko potrzebujesz. Do usłyszenia.